Bitwa o twierdzę Nysa. Po której ze stron? Proszę nam powiedzieć, to mundur pruski czy francuski? No mimo, że opiekuję się fortem pruskim, to stoję w mundurze polskim, w kraju francuskim, no i oczywiście po stronie francuskiej. Bogata oferta płytek łazienkowych, salonowych, tarasowych i elewacyjnych. Pełne wyposażenie łazienek. Fachowe doradztwo. Dla klientów projektowanie gratis. Salon Łazienek Barex, ulica Podolska 19, Nysa. Bitwa o twierdzę Nysa. Czyżby znowu wygrali Francuzi? Ale nie o to przecież chodziło. Kto wygrał? Ważne, jaka była gra. W forcie numer 2 w Nysie byliśmy świadkami kolejnej, jak mówią rekonstruktorzy, już 18. inscenizacji bitwy Prusaków z Francuzami. Moment żołnierzy, zapraszam na kolację do kantyny. Choć żołnierz nie tylko wojną żyje, ale również marketantkami i sztuką, dobra bitwa to podstawa. Po której ze stron? Proszę nam powiedzieć, to mundur pruski czy francuski? No mimo, że opiekuję się fortem pruskim, to stoję w mundurze polskim, w kraju francuskim, no i oczywiście po stronie francuskiej. A proszę przypomnieć tym, którzy się nie wczytali w Wikipedię, kto wygrał i kto dzisiaj wygra? No kto wygra, to się okaże po 21, ale zawsze, czyli od 18 lat, wygrywamy my. Czyli francuska obroniła miasto, czy zdobyła miasto? Jak to nie, wygląda? Francuska zdobywa miasto, bo twierdza Nysa była miastem pruskim, a zdobywana została przez wojska francuskie. Pamiętamy już teraz na poważnie, na dość krótko zdobyła miasto, prawda? Tak, dokładnie. To zaledwie chyba 9-miesięczny okres i z powrotem wróciła w ręce pruskie. Tyle historii. Historia rekonstrukcji bitew ma w Nysie już 18 lat. Zaczynaliśmy od kilkudziesięciu żołnierzy i kilkudziesięciu widzów. No teraz jak widać jest inaczej. Fort wodny był za mały, a tutaj naprawdę każdy jest w pierwszym rzędzie. Pomysł organizacji bitwy na dziedzińcu fortu sprawdził się, bo zmagania armii widać jak na dłoni. Jest blisko do żołnierza i fajnie to wszystko widać. Można, tak, i można popatrzeć nawet na minę żołnierza na bitwie polowej, tego nie widać. Ale celem jest również nie tylko widowisko, ale również integracja środowiska. To chyba dla Was bardzo ważne. No przede wszystkim zaczęliśmy od tego, idea w ogóle tej inscenizacji była taka, żeby pokazać, że w Nysie forty są i zrobiliśmy to na fortach, żeby przyciągnąć tam no i mieszkańców i też władze miejskie, żeby pokazać, że to jest cenne i nie trzeba tego zaorać czy rozbierać. W tegorocznej inscenizacji wzięło udział około 200 rekonstruktorów z różnych części Europy. No właśnie tak jest, że jesteśmy z całej Polski, z Czech, nie tylko, bo i z Niemiec. W przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie, gdzie się spotykacie? Pewnie w podobnej, albo w tej samej ekipie, w jakim mieście, w jakim kraju? No daleko, jedziemy na Korsykę. Tak, i to na 9 dni. Łącznie z Czechami, no niestety zaproszono nas w mundurach już nie francuskich, bo tam Francuzów jest dużo, potrzebują wroga, więc jedziemy w rakowskich. Jedziecie tam umierać czy zwyciężać? Nie, jedziemy na parady, jedziemy na święto miasta. A to, że wojsko dało ognia, widać po zaangażowaniu strażaków. Artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań, artykuły dekoracyjne i papiernicze, produkty AGD, hurtownia wielobranżowa Metro, Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy!